W tym zadaniu musimy obliczyć, ile jest równa następująca liczba w nawiasie 99 razy 0,50 w okresie minus 1 i cały nawias do kwadratu. Żeby to zrobić, to na początku policzymy, ile jest równa ta liczba z ułamkiem dziesiętnym okresowym 0, w nawiasie w okresie 50. Może oznaczmy ją sobie krótko literką x. To się równa właśnie ta liczba, ten ułamek dziesiętny okresowy 0,50 w okresie. To oznacza to samo co napis 0,50, 50, 50. No i w nieskończoność powtarzają się nam tutaj pięćdziesiątki po przecinku. Żeby pozbyć się tego ułamka dziesiętnego okresowego, to możemy spróbować zamienić go na ułamek zwykły w taki sposób, że policzymy na początku, ile to jest 100x. W ten sposób przesunie nam się ten przecinek tutaj o dwa miejsca w prawo i otrzymamy liczbę 50 przecinek i po przecinku to, co stoi tu od tego miejsca na prawo, czyli znowu pięćdziesiątki. Czyli tak naprawdę otrzymaliśmy 50 przecinek i 50 w okresie. Jeżeli teraz od tej liczby, czyli od 100x, odejmiemy tą liczbę, czyli x, to odejmą nam się te okresy. Napiszmy, że 100x minus x to się równa ta liczba, czyli 50,50 w okresie, minus x, czyli minus ta liczba, 0,50 w okresie. Okresy się odejmują. Tutaj 100x minus x to jest 99x, a po prawej stronie zostaje po prostu 50 minus 0, czyli 50, czyli wychodzi na to, że x jest równe 50,99. Skoro tak, to możemy w to miejsce, w tym naszym działaniu, w tej naszej liczbie podstawić pod ten ułamek dziesiętny okresowy, taki ułamek zwykły, no to napiszmy sobie cały ten nasz nawias podniesiony do kwadratu, czyli 99 razy, i teraz zamiast tego ułamka dziesiętnego ułamek zwykły 50,99, dalej mamy minus 1 całość do kwadratu, to się równa, 99 się skracają, zostaje po prostu nam tutaj 50 minus 1, czyli w nawiasie mamy 49, nawias podniesiony do kwadratu, czyli mamy 49 kwadrat. W odpowiedzi B mamy 49 do czwartej, czyli tu jest blisko, ale jednak nie do końca. Wykładniki nam się nie zgadzają, no ale odpowiedź A będzie dobra, ponieważ 49 to jest inaczej po prostu 7 do kwadratu. Tu mamy jeszcze drugi kwadrat, jeszcze raz podnosimy tą liczbę do potęgi drugiej. No a jeżeli jedną liczbę podnosimy raz do potęgi, a potem drugi raz do potęgi, to tutaj te wykładniki wymnażamy, czyli mamy 2 razy 2, to jest 4. 49 do drugiej to jest to samo co 7 do czwartej, czyli poprawna odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź A.